Dzień dobry moi drodzy. Ostatnio trochę ponarzekałem na pasywność w tym letnim oknie transferowym. No to powolutku zaczyna nam się dziać i powolutku to okienko zaczyna nam się rozkręcać. Jesteśmy świadkami kilku sak albo mini sak transferowych. Przede wszystkim czekamy na decyzję Nico Williamsa. Czy on postanowi pozostać w Bilbao? Czy zdecyduje się na Barcelonę? Może na Paris Saint-Germain? A kto wie, być może jeszcze na jakiś inny projekt. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, Mikel Merino także jest na celowniku Arsenalu i niewykluczone, że coś w tym kontekście także się wydarzy, a jeśli się wydarzy, to na pewno pojawi się oddzielny odcinek, tak jak o Kalafiorim. No i wygląda na to, że Dowbyk nie przeniesie się do Atletico po to, żeby zastąpić Alvaro Moratę ponieważ projekt, który Atletico zaproponowało ukraińskiemu napastnikowi zdaniem jego agenta nie jest na tyle poważny, żeby się nad tym pochylać tak więc szkoda, bo z punktu widzenia Atletico-Dowbyk to byłoby najbardziej naturalne następstwo Moraty, jakie można byłoby sobie wyobrazić. Swoją drogą muszę Wam przyznać, że już miałem nawet przygotowany, nie nagrany ale przygotowany odcinek o ewentualnym przyjściu Dowbyka do Atletico. Szkoda, że taki zawodnik prawdopodobnie nie pozostanie w La Lidze. ale skoro już jesteśmy przy Milanie to jeszcze taka krótka informacja Alvaro Morata założy taką piękną koszulkę już w najbliższym sezonie, czyli nowy komplet domowy Milanu. Czerwono-czarna koszulka inspirowana bogatym dziedzictwem klubu łączy klasyczne pasy z nowoczesnym designem. Ta kolorystyka koszulki nawiązuje oczywiście do 125-lecia Rossoneri, a charakterystyczny napis Social Club Institution, znajdujący się na wewnętrznym kołnierzu, symbolizuje zaangażowanie drużyny w kwestie społeczne. Znając charakter Alvaro Moraty, on na pewno też w te kwestie społeczne będzie się angażował. No i cóż, nie będzie Moraty, nie będzie do wbyka, zobaczymy, jak poradzi sobie Atletico. Ale zacznijmy może od innego, nowego piłkarza Atletico, ponieważ to jest naprawdę duży transfer, to jest naprawdę duży ruch. Mianowicie na Estadio Metropolitano zawita za moment reprezentant Hiszpanii, pochodzący z Francji, Robin Lenormand. I on jest oczywiście świadkiem, a także bohaterem, można powiedzieć, rewolucji właśnie w Atletico. W Atleti mamy rewolucję i w ataku, ponieważ odszedł Alvaro Morata, odszedł także Memphis Depay, wrócił z wypożyczenia samo Omorodion i za chwilkę pewnie coś jeszcze nie będzie działo, ale prawdziwą rewolucję mamy także w defensywie ponieważ z Atletico żegna się bardzo wielu środkowych obrońców. To znaczy odszedł Stefan Sawicz, którego już powitali kibice Trabzonsporu. Odszedł Gabriel Paulista, którego przygoda z Atleti trwała krótko i była tak średnio udana. On przeniósł się także do Turcji, do Besiktaszu. Do Turcji odszedł także oczywiście Caglar Sojunczu, który okazał się totalnym niewypałem. I skończył się także kontrakt Mario Hermoso. To jest naprawdę duży uszczerbek, to jest duży ubytek tego piłkarza. Trudno będzie zastąpić. Robin Lenormand to dla mnie nie jest zawodnik, który wchodzi jeden do jednego za Mario Hermoso. Mosso. Robin Normal to jest zawodnik, który wchodzi do Atletico w moim odczuciu po to, żeby być szefem defensywy. Defensywa Atletico nie była zbyt stabilna w ostatnim czasie, jeśli chodzi o formę poszczególnych piłkarzy, ale także jeśli chodzi o ich podatność na kontuzję, Coś na ten temat może powiedzieć m.in. Cezar Aspiliqueta. I do Atletico trafia piłkarz, który raczej jest odporny na kontuzję i który przede wszystkim może wcielić w życie te stare idee Diego Simeone, jeśli chodzi o właśnie to stare nazwijmy to czolizmo. Robin Lenormano to jest obrońca mało hiszpańskiego jeśli chodzi o sposób grania, to oczywiście może dziwić, ponieważ on regularnie występuje w reprezentacji Hiszpanii, tworząc często duet swoją drogą z innym Francuzem, Amerykiem Laportem. I sam Lenormand, taka ciekawostka, przyznał, że ci piłkarze na boisku porozumiewają się po hiszpańsku, też pewnie dlatego, żeby było łatwiej kolegom. W każdym razie, jakim obrońcą jest Lenormand? To nie jest taki klasyczny, właśnie hiszpański stoper w stylu Mario Hermoso, czyli głowa do góry i przede wszystkim wyprowadzenie piłki, wielka, ale elegancja w grze. Oczywiście Lenormand te cechy ma na dość wysokim poziomie, natomiast jego cecha rozpoznawcza to są oczywiście agresywność, wyjście ze strefy, doskok do napastnika i pojedynki powietrzne. Jeśli chodzi o pojedynki powietrzne, to jest jeden z najlepszych obrońców Ligi Hiszpańskiej w ostatnich latach. Regularnie skuteczność wygrywanych pojedynków powietrznych u tego zawodnika była na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście to nie jest obrońca, który widzi bardzo dużo, widzi jakieś niesamowite korytarze, jeśli chodzi o wyprowadzenie piłki. Natomiast mając dwóch takich piłkarzy, którzy dają pewne gwarancje, właśnie jak Lenormand czy Axel Witzel, już masz raczej zabezpieczoną tę dwójkę z tyłu. No i zobacz zobaczymy, kto tam jeszcze dołączy, kto zagra na pozycji półlewego stopera. Być może będzie to Reynildo. W każdym razie Robin Lenormand opuszcza Real Sociedad z takim poczuciem wypełnionego zadania. Rozegrał w tym klubie ponad 220 spotkań, ponad 160 w rozgrywkach La Liga, a trafiał tam z Brestu, gdzie wygasł mu kontrakt. Trafił do rezerw Realu Sociedad i podobno na początku wyglądał fatalnie. Podobno na początku wyglądał na piłkarza, który kompletnie niczego nie kumał, przede wszystkim jeśli chodzi o taktykę, jeśli chodzi o technikę. I to jest zawodnik, któremu no w tym momencie tak naprawdę brakowało wszystkiego. Być może bronił się warunkami fizycznymi, natomiast przeszedł taką szkołę życia i taką szkołę piłkarską u trenera Imanola Alguacila. Praktycznie uniwersytet futbolu. Wszystkie te klasy zdał właśnie u Imanola Lenormand do tego stopnia, że dobił do reprezentacji Hiszpanii, mało tego, kiedy rozpoczynał swoją przygodę z reprezentacją Hiszpanii, przypomniał sobie nawet o nim selekcjoner reprezentacji Francji, Didier Deschamps, który wcześniej regularnie go pomijał i nawet sugerował, co nie podobało się wielu hiszpańskim kibicom, selekcjoner Leble. Generalnie taki był sens tej wypowiedzi, że minusem Robina było to, że występuje po prostu w Realu Sociedad, który oglądasz wtedy, kiedy mierzy się z Realem Madryt czy z Barceloną. Czy Lenormand to jest poziom na podstawową reprezentację Francji, można się zastanawiać. To nie jest zawodnik wolny od błędów. Jemu czasami zdarzają się takie, takie momenty, kiedy gra zbyt agresywnie, kiedy popełni jakiś błąd. To nie jest jakaś ostoja spokoju. Natomiast spokojnie można go wymienić w gronie takich czołowych obrońców La Liga właśnie w ostatnich latach. Dla mnie to jest stoper, który pasuje właśnie do Simeone. I przede wszystkim myślę, że wielu z Was, bo pewnie niewielu oglądało regularnie mecze Realu Sociedad, ale pewnie oglądaliście mecze Curiurdin, Urdin, tak się nazywa ta ekipę, z Barceloną. I wtedy Robert Lewandowski regularnie przekonywał się o tym, w jaki sposób gra Lenormand, bo w tych meczach dało się zauważyć, że Lenormand od trenera Imanola dostawał bardzo czytelny sygnał. Lewandowskiego masz traktować bardzo ostro i praktycznie każdy doskok Robina do Polaka kończył się tym, że Robert był mocno obolały i wcale się nie dziwię, bo naprawdę bardzo nieprzyjemnie gra się przeciwko Lenormandowi. Dla mnie to jest taki obrońca z La Liga, który naprawdę pasowałby także do rozgrywek Premier League, no ale trafia do Atletico w dobrym momencie kariery. Ma 27 lat, spokojnie jeszcze może się rozwinąć, może utrzymać ten poziom, jeśli utrzyma ten poziom, to i tak powinno być wystarczająco dla Atletico. To jest transfer mało mainstreamowy, nie mówi się o tym zbyt wiele, natomiast Moim zdaniem biorąc pod uwagę te wszystkie problemy ze stabilizacją defensywy Atletiko w ostatnich latach to jest bardzo duże wzmocnienie. Tak więc bardzo fajnie, że duża postać ze wzgrywek La Liga jednak Primera Division nie opuści, czyli ile normal, natomiast z Hiszpanią żegna się Filip Jergensen, czyli młody bramkarz w Realu, rocznik 2002, który zdecydował się przyjąć ofertę Chelsea, która ma wynieść 20 kilka milionów euro. Jakim bramkarzem jest Filip Jergensen? To jest to podstawowe pytanie. Przede wszystkim jest jednym z najmłodszych regularnie grających bramkarzy w rozgrywkach top 5 lig europejskich. Przedłużył kontrakt z Villarealem całkiem niedawno, do 2029 roku, natomiast zdawał sobie sprawę, że to zainteresowanie zaczyna się robić naprawdę bardzo duże i że prędzej czy później Villareal opuści. Nie było u niego jakiegoś wielkiego ciśnienia, nie przebierał nogami jakoś niesamowicie, żeby już teraz się zawijać, ale mówił, że kręci go to po prostu, że pojawiają się jakieś różne sugestie. Tutaj wymieniano Newcastle, Wolves, Chelsea, także Atletico, gdyby odszedł Jan Oblak, no i ostatecznie postawił właśnie na Chelsea, gdzie ma zastąpić George Petrowicza, który był na bardzo dużym minusie w ostatnim sezonie, jeśli chodzi taka ciekawostka, jeśli chodzi o te bramki oczekiwane, tracone w stosunku do goli puszczonych, prawie minus 6 w przypadku Georges Petrowicza, co oczywiście nie wystawia mu najlepszej oceny. A Chelsea, jak wiadomo, penetruje rynek młodych piłkarzy, więc postawiła na Filipa Jergensena, czyli najczęściej interweniującego bramkarza w ostatnich rozgrywkach La Liga. Sam Jurgensen przyznał, że wolałby, żeby tak nie było, no bo jeśli bramkarz musi interweniować bardzo często, to nie świadczy o nim dobrze, tylko to świadczy fatalnie o jego zespole. No i w Real. Regularnie takiej stabilizacji w obronie brakowało, odkąd odszedł Paul Torres do Aston Villa, a Raúl Albiol przestał być Raulem Albiolem i przeszedł na drugą stronę rzeki. No to nie udało się czegoś takiego zbudować. Dopiero ten schyłek pracy Marcelino to już był taki moment, kiedy Jerson Moskera, na przykład wypożyczony z Wolves, naprawdę dawał radę w obronie. Natomiast ta obrona będzie tak czy inaczej od zera za chwilkę budowana. A więcej interwencji w ostatnim sezonie od Jergensena w top 5 europejskich, taka ciekawostka zanotował jedynie Andre Onana z Manchester United, też swoją drogą, jak to świadczy o defensywie czerwonych Diaw. Jürgensen był na remis z Oliverem Baumanem z Hoffenheim. No ale dobra, jakim bramkarzem jest Filip Jürgensen? Myślę, że to najbardziej interesuje kibiców Chelsea, bo też dostałem sporo takich pytań, czy nagram odcinek o Jürgensenie. Wydaje mi się, że nie ma sensu nagrywać jakiegoś wielkiego odcinka konkretnie właśnie o tym młodym bramkarzu, ale warto przedstawić tutaj jego charakterystykę. Bardzo dobra gra nogami, duży spokój z piłką przy nodze. Nie boi się takich sytuacji, kiedy napastnik podejdzie do niego pressingiem, wręcz zachęca rywali do pressingu. Także pod tym względem jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Ma pewne rezerwy, jeśli chodzi o wychodzenie do dośrodkowań. Powiedziałbym, że to jest jeden z jego głównych mankamentów. Podobnie zresztą jak w kontekście Heronimu Ruliego, czyli jednego z niedawnych, byłych bramkarzy właśnie Realu, ale to jest na pewno rzecz do poprawy. Warunki fizyczne się zgadzają. To jest koło 1,90 m. Gra nogami się zgadza i też przede wszystkim różnica pomiędzy Filipem Jürgensenem z ostatniego sezonu i Jürgensenem z początku jego gry w Realu polega na tym, że on na początku był strasznie nerwowy, strasznie niepewny. Często zdarzały mu się jakieś błędy. Kike Setién musiał go tłumaczyć i generalnie wtedy Jürgensen naprawdę irytował. Sprawiał wrażenie piłkarza wyjątkowo niepewnego. On sam przyznawał, że on nienawidzi popełniać błędów, że potem wraca do domu. Przeżywa to wszystko i wydaje mi się, że, że też to wszystko właśnie tak się nawarstwiało, że on przeżywał te kolejne pomyłki. No ale później wyczyścił tę głowę. Też pamiętaj o tym, że grał w klubie wyjątkowo niestabilnym, bo nie dość, że zmieniała się defensywa, to jeszcze zmieniali się trenerzy. To znaczy, Jergensen debiutował jeszcze za Unaja Emery'ego, potem był Setien, Paczeta i Marcelino, więc trudno też młodemu piłkarzowi złapać pełny spokój w takiej sytuacji. Ale naprawdę się ogarnął i w ostatnim sezonie rozegrał sporo spotkań na bardzo wysokim poziomie. Sporo było takich naprawdę klasowych interwencji. Widać, że to jest bramkarz z dużym potencjałem. Czy jest to jakiś wonderkid, czy jest to jakaś perełka, to byłyby na pewno zbyt mocne słowa. I też taka ciekawostka, Kibice Villarealu raczej prawdopodobnie nie będą płakać po podejściu Filipa Jurgensena, ale nie dlatego, że to jest słaby bramkarz, bo to jest dobry bramkarz, naprawdę utalentowany, tylko istnieje taka szansa, że odejście Jurgensena oznacza, że być może uda się zatrzymać Aleksandra Sorlota, czyli wicekróla strzelców ostatniego sezonu La Liga, bądź Alexa B czyli topowego asystenta ostatniego sezonu La Liga, czyli... Dwie kolejne gwiazdy w Jerealu. Tak to w tym momencie wygląda. Ciekawostka, jeśli chodzi o Filipa Jurgensena, jest taka: że to jest piłkarz, który od bardzo młodego wieku przebywał w Hiszpanii, ponieważ jego rodzice kupili mieszkanie na Balearach. Na początku nie był zbyt przekonany właśnie do tego pomysłu, potem uznał, że woli w Hiszpanii zostać, że Hiszpania przede wszystkim, taka ciekawostka, oferuje jemu, bardzo młodemu bramkarzowi, znacznie lepsze możliwości niż Szwecja, niż generalnie. Skandynawia. On reprezentuje Danię swoją drogą, ponieważ jego tata jest z Danii. Mógłby reprezentować pewnie kilka krajów, ale w każdym razie Filip Jergensen później po latach opowiadał w wywiadach, między innymi właśnie w Asie, że w tym wieku, gdyby występował w Szwecji. To nie miałby trenera bramkarzy, a w Hiszpanii to szkolenie było po prostu na tak wysokim poziomie, że od bardzo młodego wieku, nie jako junior, ale jeszcze jako tramkarz, mógł pracować czy to w majorcy, czy właśnie później w Realu, który go przechwycił, z trenerami bramkarzy. A jeśli chodzi właśnie o tę grę nogami, taką grę bardzo odważną, szkolił się tak naprawdę w akademii VRalu. Jeśli szkoli się w akademii VRalu, to to jest akademia, która po prostu uczy odwagi. Nie powiem, że to jest taka mini Barcelona, natomiast te wzorce, które są tam wpajane młodym piłkarzom, na pewno bardziej przystoją, powiedzmy, do tych. Walorów Barcelony niż jakiegoś innego klubu, więc jest tutaj naprawdę duży potencjał. Sam jestem ciekaw, co Chelsea wyprodukuje z Filipa Jurgensena. Na pewno nie jest to gotowy produkt na 100%, co do tego jestem pewny. Trzeba poprawić wychodzenie do dośrodkowań, ale generalnie bramkarz, z którego da się coś zrobić. Tak jak można było się spodziewać z rozgrywkami La Liga, żegna się też prawdziwa gwiazda. To nie są zbyt mocne słowa. Józef Siri, który zamienia Sewillę na Fenerbach, stając się najdroższym piłkarzem w ogóle w historii tureckiego futbolu i bijąc przy okazji rekord Mario Jardela. Swoją drogą, ile musiało minąć czasu. Sevilla płaciła za tego piłkarza Leganes koło 20 milionów euro, więc można powiedzieć, że Youssef Siri się zwrócił, odchodzi za podobną kwotę. Natomiast odchodzi po tym, jak wygrał dwie Ligi Europy, rozegrał blisko 200 meczów w Sevilla i strzelił 73 gole. To nie jest zawodnik, który pewnie trafi do jakiejś galerii sław w Sevilla. To nie jest zawodnik, który... Po latach będzie wspominany pewnie jako jakaś ikona. Słowo legenda też na pewno byłoby tutaj zbyt mocne. Natomiast pechem Ennesiriego było to, że trafił teraz na okres takiej wyjątkowo i brutalnie zjeżdżającej Sewilli, a on rozegrał naprawdę bardzo dobry sezon. O Nesilim od lat, od lat, od lat mówiło się, że kiedyś trafi do Premier League, ponieważ do tej Premier League by pasował. O tym wspominałem jakiś czas temu, że to jest piłkarz, który ma niebywałe możliwości fizyczne. Pod tym względem, moim zdaniem, to był jeden z najlepszych piłkarzy La Liga. Jeśli chodzi o takie naturalne możliwości genetyczne do sprintów i do wyskoku. A co za tym idzie? Może do takiego napastnika posyłać do środkowania, ale też prostopadłe podania właśnie na wolne pole. Uważam, że gdyby Józefem Nesilim zainteresował się jakiś klub zdolnej dolnej połówki tabeli Premier League albo nawet klub z górnej połówki, ale taki preferujący wyjątkowo bezpośredni futbol, to on mógłby być tam nawet gwiazdą. To jest piłkarz konfliktowy, to jest piłkarz, który bywa problematyczny, to jest piłkarz, który przy okazji meczu z Celtą ostro spiął się z Kike Sanchezem Floresem i Kike miał bardzo duży dylemat, ponieważ Rafa Mir już wcześniej został odstawiony od składu, został mu tak naprawdę Józef Enneciri no i pomimo tego, że Enneciri okazał brak szacunku wobec trenera, to trener musiał na niego stawiać, bo po prostu Enneciri był zbyt dobry. Uważam, że gdyby nie to on nie postawiłby na Fenerbahce, tylko pewnie skończyłoby się na przykład na tym West Ham United, który od dawna nim się interesował. No i Sevilla teraz ma problem z napastnikami, bo Rafa Mir został wypożyczony do Walencji, po czym brutalnie przewiózł się po Sewilli w mediach. To jest też swoją drogą jakiś evenement, że piłkarz teoretycznie jeszcze jest zawodnikiem klubu X, odchodzi na wypożyczenie do klubu Y i jedzie ostro w mediach po klubie X, sugerując, że tam brakuje stabilizacji, że wszyscy tego mieli dojść, czy to Rakiti, czy Nawas, czy Sergio Ramos. Tylko problem polega na tym, że prawdopodobnie ma rację. Ale co istotne, w Seville z napastników zostaje tylko takie odkrycie rundy wiosennej poprzedniego sezonu, czyli Isaac Romero. Mówiło się o tym, że może tam trafić Sardar Azmun, natomiast wygląda na to z ostatnich doniesień, m.in. Mateo Moretto, to jest swoją drogą topowy dziennikarz, jeśli chodzi o transfery. Chyba najbardziej wiarygodny w tym momencie obok Onstina. W każdym razie z doniesień tych najbardziej wiarygodnych dziennikarzy wynika, że w Sewilli zamelduje się piłkarz, który regularnie miał problemy ze zdobywaniem dużej liczby bramek na sezon, czyli Kelechi i Anacho, którego możecie pamiętać przede wszystkim z Leicester City. A ja swoją drogą jeszcze jestem z tego pokolenia, które jak słyszy. Hasło Keleci i Janaczo, to najpierw w głowie pojawia się były piłkarz Wisły Kraków, ale mniejsza z tym. Ciekawe, jak ten zawodnik dostosuje się do tej nowej Sewilli García Pimienty. W każdym razie, Sevilla jako taka jest dla mnie jednym z największych znaków zapytania top 5 lig europejskich w kolejnym sezonie, bo szczerze nie mam zielonego pojęcia, czy oni powalczą o Ligę Europy, czy powalczą o spadek, jak mawiał Franciszek Smuda. Jest to absolutnie nie do wytypowania, natomiast uważam, że ktokolwiek tam trafi do ataku, Josefa Enne nie da się zastąpić. Przez lata to był piłkarz, który marnował mnóstwo sytuacji, przy okazji superpucharu z Bayernem, sporo było takich ikonicznych momentów, w których Józef Siri zawodził, ale taka ciekawostka, jeśli spojrzymy sobie na przykład na strzelone gole w stosunku do bramek oczekiwanych w poprzednim sezonie, to Ennesiri był na plus o 5 i był trzecim piłkarzem w tym aspekcie po Sorlocie i Bellinghamie, co pokazuje, że on nauczył się wykorzystywać sytuacje sam na sam, które regularnie były jego mankamentem. Mnóstwo było takich sytuacji, jeszcze pamiętam sprzed lat, czy to w Maladze, czy w Leganes, kiedy Nsiri wyglądał na totalnego drewniaka, kiedy szedł na akcję oko w oko z bramkarzem. Cały czas nie jest jakimś diamentem, jeśli chodzi o wyszkolenie techniczne, ale nauczył się to wykorzystywać. No i koniec końców jeśli strzela 73 gole w 196 meczach Sewi, To nie jest zły wynik, umówmy się. Tak więc, jak widzicie, to okienko naprawdę zaczyna się kręcić. W Zielonie zameldował się młody środkowy obrońca Alejandro Frances, to jest oczywiście melodia przyszłości. Prawdopodobnie z Zieloną za chwilę pożegna się Jan Kołt, na którego sieci zarzuciła Borussia Dortmund. I swoją drogą to naprawdę może być problem, bo z Zironą pożegnał się Savinio, który odszedł do Manchesteru. City, Aleix Garcia trafił do Bayer Leverkusen, Eric Garcia wrócił z wypożyczenia do Barcelony. Swoją drogą, fajnie byłoby odświeżyć to wypożyczenie, bo przydałoby się to i Barcelonie, i Gironie, i samemu Ericowi. Odchodzi prawdopodobnie do Dowbyk, odchodzi prawdopodobnie Kołto. Kilku piłkarzy oczywiście pojawiło się na Monti Livi, natomiast szczerze, nie spodziewałem się, że Girona stanie się aż takim supermarketem w tym oknie. Oczywiście tam też byli piłkarze wypożyczeni, bo i Savinio, i Janko to, to byli piłkarze wypożyczeni w ramach City Football Group, więc tutaj trudno mówić o tym, że, że Girona tak naprawdę ich sprzedaje, natomiast. Spodziewałem się, że właśnie przez ten fakt, że Sevilla należy do City Football Group i że jest pod tym parasolem Manchesteru City, to że jednak wielu, większą liczbę piłkarzy tych klasowych, kluczowych uda się w tym klubie utrzymać. No ale nic, zobaczymy, co się będzie działo w najbliższym czasie. Czekamy na decyzję Nico Williamsa, czekamy na decyzję. Dowbyka, Michaela Merino i pewnie jeszcze kilku innych piłkarzy. Dajcie znać, czy podobają Wam się tego typu odcinki, czyli takie podsumowania łączące kilka transferów. Wydaje mi się, że nie ma sensu nagrywać np. Na oddzielnego odcinka o Ergensenie, oddzielnego o Ennesirim, oddzielnego o Normandzie, bo byłoby to takie rozdrabnianie się. Natomiast, w miarę jak ten sezon będzie się zbliżał, w miarę jak ten sezon będzie startował, to też pewnie będą pojawiały się jakieś. Odcinki o poszczególnych klubach, czyli na przykład szersze spojrzenie na te rewolucje właśnie w Atletico i tak dalej. Piszcie generalnie w komentarzach, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć. Ja jak zwykle polecam poprzednie odcinki transferowe, a także wywiady. W linku na dole znajdziecie ofertę promocyjną na kanale Plus. Jeśli ktoś jest zainteresowany ekstra klasą, to naprawdę warto z tego skorzystać. I tyle z mojej strony. Czekam na wasze propozycje, jeśli chodzi o tematy. Tyle. Dzięki. Hej.